Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Tak sobie pomyślałam, że taki sezon owocowy jest w pełni i w związku z tym, że bardzo mnie przyciągają też takie zapachy, które mają tutaj w swoim składzie maliny, to pomyślałam, że fajnie by było właśnie zrobić taki odcinek o malinach. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki z koszyczkiem malinowym, także serdecznie Was zapraszam. Hej, hej, kochani, tak jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek, chciałabym tutaj Wam przynieść taki koszyczek malinowy, czyli perfumy z malinami. Ja ostatnio, znaczy nie tyle ostatnio, ale w ogóle bardzo lubię takie perfumy, i zawsze mnie ciągnęło, ale powiem Wam, że czasem wydaje mi się, że czuję właśnie maliny w danych perfumach, a okazuje się czasem, że wcale ich tam nie ma. Czyli ciekawa jestem, czy macie też takie właśnie czasem odczucie, ale przychodzę tutaj z taką ścisłą czwóreczką perfum malinowych. Odgrzebałam też taki zapach, który dawno o nim nie było mowy, no ale dla Was pewnie nie będzie to tajemnicą, że są tam maliny. Będę też czekać na Wasze propozycje takich perfum malinowych. Ja przeszłam sobie przez taką super listę zgromadzoną właśnie na Fragrantice, gdzie są te maliny, no ale w zasadzie powstaje tyle nowych zapachów, że być może one nie są, nie jest ta lista update'owana i uaktualizowana tak równocześnie z tymi wszystkimi premierami. No ale zacznę od pierwszego zapachu, który powiem Wam, zrobiłam recenzję zaraz jak kupiłam i jest ona dostępna, słuchajcie, właśnie na moim kanale, serdecznie Was zapraszam. Te perfumy używam cały czas, mogę powiedzieć, że są to moje perfumy miesiąca, nie tyle tygodnia, w których właśnie są zakodowane Red Berries, czyli właśnie takie, można powiedzieć, czerwone jagody, nie stricte właśnie maliny, ale powiem Wam, że one są tak bardzo malinowo-cytrusowe i gdzieś tam jest oczywiście ta róża i ta kamelia, że są bardzo, bardzo piękne. Uważam, że jak na trwałość, chociaż one na mnie są bardzo trwałe, nie mogę podważyć tu, że ja ich nie czuję, zwłaszcza na taką letnią porę. Ja naprawdę gorąco je polecam, mimo że widziałam, że posypał się taki hejt na ten zapach, że on jest bardzo drogi, bo jest na tą pojemność, jest to takie body mist, więc troszkę rozrzedzona wersja nietypowych perfum. Więc nie dziwota, ale ja Wam powiem, że jest to super inwestycja i z całym sercem Wam polecam. Są to przepiękne, przepiękny zapach, który ja sobie czasem jakby lajeruję i tu kombinuję z innym zapachem, głównie z Miss Dior Blooming Bouquet, ale no, nie dziwota, że od razu byłam jakby do nich tak przyciągnięta, bo bardzo od razu ta kombinacja, ta kompozycja podobała mi się, jest bardzo, bym powiedziała, kobieca, taka kremowa, ale gdzieś właśnie te nuty kwiatowe plus te czarne jagody, czerwone jagody gdzieś pięknie się tu komponują i bardzo, bardzo ładnie ze sobą jakby tutaj ta kombinacja współgrała. Następnym zapachem, który ja też zrobiłam recenzję, jest to zapach z roku, już Wam tu odświeżę moją pamięć, z roku 2021. To była taka trochę nieoczekiwana premiera, bo to zapach, o którym mówię, a mianowicie piękna drewka MCM. To jest nietypowa kompozycja, w zasadzie są firmą, która głównie dostarcza tutaj ubrania i zwłaszcza torebki, wszystkie takie rzeczy akcesoryjne, bym powiedziała. Ale no, coś się stało, że stwierdzili, że ten kultowy właśnie plecak będzie chował sobie piękne perfumy. Ja oczywiście, jak zobaczyłam je na stronie, to zaraz chciałam nie kupić. I słuchajcie, po
prezentacji. Tu jest oczywiście odcinek na moim kanale po prezentacji, a zwłaszcza wiecie co ujęło mnie, że tam miał być liść fiołka, a ja poszukiwałam wtedy takich pudrowych. Oczywiście to był ciężki czas też tego COVID-a jeszcze, więc stwierdziłam, że w związku z tym, że lubię tą kreację, lubię tą torebkę, no to kupiłam ten zapach, ale powiem szczerze, że on jest takim zapachem unisexowym. Ja tam przy tej prezentacji, w tej recenzji o tym powiedziałam i ten zapach jest bardzo, bym powiedziała, cytrusowy dla mnie, taki unisexowy. Ja sobie jeszcze go tu odświeżę. Torebeczka jest przepiękna, jest oczywiście skórzana. No i widziałam na kanale Moniki Aroma właśnie, że ona opisywała ten zapach, że jest właśnie bardzo taki kremowy i troszeczkę ja mam inne odczucie, jeśli chodzi o ten zapach, ale powiem Wam, że jak myślałam właśnie o tym odcinku o malinach, odgrzewam, że on ma te maliny, a ja Wam powiem, że ja w ogóle tych malin tu nie czuję. Teraz może jak mój nos jest bardziej nastawiony na tą malinowość, to gdzieś czuję, ale generalnie czuję taką delikatną cytrusę, nawet nie tą brzoskwinię, która tu jest, i takie drzewne nuty, bardziej cytrusowo-drzewne, bo jest to drzewo sandałowe i taki mech, ale on po jakimś czasie u mnie zupełnie jakby się neutralizuje, jest bardzo cytrusowy i uważam, że jest świetny dla mężczyzn, bo ta nuta drzewno-cytrusowa, taka odświeżająca tu wychodzi, ale jestem zszokowana, że jest tu malina, bo ja jej tak gęsto nie czuję gdzieś tutaj na mojej skórze. Następną prezentacją, którą ja tu Wam pokazywałam i ja byłam od razu do niej jakby zachęcona, to jest to zapach bardzo mało popularny, Very Wong. Słuchajcie, ona wygląda wspaniale, jak na swoje chyba 80 parę lat. Widziałam właśnie jej zdjęcia gdzieś tam na Instagramie, czy nawet był reportaż o niej i no po prostu super. Ja wiem, że mam mnóstwo botoksu, ale naprawdę super się trzyma. No i wracając do perfum, to są perfumy stare z 2009. Ja bardzo, bardzo dawno je znam, ale teraz jakby w zeszłym roku odświeżyłam i kupiłam sobie nową butelkę, bo chciałam zobaczyć, jakie mam reminiscencje i wspomnienia związane po tylu latach nieużywania tego zapachu. I główną nutą jest oczywiście malina, nie jestem zdziwiona, ja to ją wyraźnie tu czuję z tym wodnym, takim akwatycznym heliotropem. No i jest to nuta taka kaszmirowa i irysowa z kokosem. Kokosu nie czuję. Słuchajcie, jest to, jak już powiedziałam, on był wielokrotnie na moim kanale, możecie sobie używać jako taki rock'n'rollowy pierścionek. No i ten zapach jest po prostu dla mnie przecudny, odświeżający, typowo taki malinowy, taki właśnie koszyk owocowy, ale oprócz malin oczywiście jest tu bergamotka i też znowu brzoskwinie. Ja miałam zrobić taki odcinek właśnie o brzoskwinach, ale tych brzoskwini jest, tego akcentu brzoskwini jest bardzo dużo w ogóle w perfumach, co drugie, trzecie perfumy, słuchajcie, mają. I jest to jeden z moich ulubionych zapachów, właśnie taki niepokorny, trochę buntowniczy, trochę inaczej odwzorujący jakby kobiecość. To jest bardziej dziewczyński może zapach, tak sobie myślę, no ale ja z niego nie wyrosłam, bardzo, bardzo go cenię, ja bardzo go lubię i dlatego zakupiłam następną butelkę. I kolejnym zapachem, słuchajcie, który ma, wy wiecie, tu nutę typowo mamy skupić się tu o malinie, to jest Miss Dior Absolutely Blooming z roku 2016, gdzie wyraźnie jest zaakcentowana taka mocna, skoncentrowana właśnie malina. Jest tu oczywiście porzeczka, więc może dlatego jest bardzo, bardzo taka zaokrąglona. I jest też tutaj pomegranate, róża majowa, oczywiście pełnia i biały mask. To są perfumy, które ja aktualnie bym ubierała, słuchajcie, na późną porę, to znaczy gdzieś evening i wieczór, bo one są bardzo takie, wiecie co, one mi przypominają takie wino, bardzo skoncentrowane nuty, winne, takie szampańskie, takie bardzo otulające, mgliste, może nie mgliste, ale właśnie takie skoncentrowane. Właśnie takie odczuwam. Ja rzadko używam, powiem Wam, Miss Dior Absolutely Blooming. A dlaczego? Dlatego, że one są bardzo silne i ja je bardziej kojarzę właśnie
z gdzieś tu randką, gdzieś wychodzimy, na taką kolację, albo właśnie na późną jesień, to wtedy je używam, ale uważam, że to jest jeden z majsterszczyków, aczkolwiek zawsze moja głowa odwraca się w stronę siostry, tej niewinnej siostry, Mr. Blooming Bukłę, a nie Absolutely Blooming. Na dzisiaj to wszystko, słuchajcie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście ze mną. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, oczywiście tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, serdecznie zapraszam, wciśnijcie ten magiczny guzik, subskrybuj, no i oczywiście lajkujcie, bo wtedy te filmy są wyszukiwane, no i kanał się rozwija. Powiem Wam tak, że moje odcinki czasem są bardzo spontaniczne, ale spróbujcie podać mi też jakąś taką tematykę, którą Was by zainteresowała. Myślę też o filmie, słuchajcie, takim trochę przewrotnym, pod tytułem właśnie przychodzi klient do perfumerii i chcę Wam opowiedzieć pewne śmieszne może zdarzenia, albo co mnie tu też irytuje. Natomiast no nie wiem, czy to by był odpowiedni odcinek, ale bardzo mnie kusi, bo powiem Wam, bardzo lubię na angielskim YouTubie oglądać takie odcinki. Pewne rzeczy są no takie kultowe, że wiemy, że się zdarzają, pracując w perfumerii. No ale powiecie, co o tym sądzicie. I dzisiaj życząc Wam miłego dnia. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.